nadal gracie przez cały sezon, ale wy walkę o brąz przegrywacie dopiero w ostatniej kolejce i to tylko jednym punktem. Boli? Boli na pewno. Walczyliśmy do końca, mieliśmy też nadzieję, że na boisku obok będzie dla nas korzystny wynik. No niestety Lumenowi nie udało się urwać punktów. My zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać mecz i no nam się udało zdobyć 3 punkty, niestety wyniki rywali się nie ułożyły na naszą korzyść, ale jesteśmy szczęśliwi, że udało się uzyskać awans do pierwszej ligi. No właśnie, medalu zdobyć się nie udało, ale ten awans jest i czy to był wasz główny cel przed tym sezonem? Tak, celowaliśmy w awans, mieliśmy kilka bardzo dobrych wzmocnień, od początku był to nasz cel. Mieliśmy zamiar po prostu stworzyć dobrą ekipę na boisku, która się zgra. I powiem szczerze, że przez większość sezonu bardzo fajnie to grało. Pod koniec dostaliśmy zadyszki, ale że tak powiem, udało się tak dociągnąć te ostatnie wyniki, że na tyle dobrze, żeby uzyskać awans do pierwszej ligi. Trochę o dzisiejszym meczu, bo zaczęliście bardzo źle. W kilka minut tak naprawdę było już 0-2 i chciałem zapytać, jak myślisz, czym był spowodowany tak słaby początek meczu? No niestety zdarza się nam taki początek nie pierwszy raz. Myślę, że kwestia jakiejś może mobilizacji, kwestia skoncentrowania przed meczem. Trudno powiedzieć do końca, jest to wiadomo amatorski futbol. Każdemu może się to zdarzyć, nikogo nie można obwiniać za to, co się stało. Pozostaje tylko kwestia po prostu wyciągnięcia wniosków i odpowiedniego wejścia w kolejne mecze, dobrej rozgrzewki, tak żeby optymalnie zacząć mecz. Losy dzisiejszego meczu udało wam się odwrócić tak naprawdę piorunującymi 5 minutami ostatnimi w pierwszej połowie. Zdobyliście 3 gole, no i na przerwę schodziliście z dużym prowadzeniem. Po przerwie wystarczyło tego wyniku tylko pilnować i przez większość meczu faktycznie wam się to udawało, no ale w końcówce znowu zrobiło się nerwowo. Tak, wiemy, że mamy jakość z przodu, mamy tutaj zawodników, którzy potrafią strzelać gole. Tak myślę, że można było się tego spodziewać, że w końcu to odpali i zaczniemy strzelać gole. No natomiast no, końcówka, wiadomo, troszkę nerwowa, natomiast no, koniec końców super, że udało się dociągnąć ten wynik. Bardzo ważne dzisiaj 3 punkty, kolejne mogły wam dać medal, ostatecznie się nie udało, ale chyba 9 zwycięstw w 13 meczach tego sezonu trzeba traktować jako bardzo pozytywny rezultat. Cieszycie się tak, biorąc już pod uwagę całe rozgrywki i to, że udało się awansować? Tak, 9 wygranych meczów z 13 jest to naprawdę świetny wynik. Myślę, że mając 27 punktów, tak jak my teraz mamy, w większości sezonów pewnie wystarczyłoby to na trzecie miejsce spokojnie. Natomiast no tutaj czołówka była bardzo mocna, także no akurat wystarczyło to na 4. miejsce, ale i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jeszcze trochę czasu do kolejnego sezonu, ale już zapytam, jaki będzie cel na następny sezon pierwszej ligi? Utrzymanie czy może coś więcej? Trudno powiedzieć. Mamy nadzieję, że coś więcej. Tutaj też, że tak powiem, zobaczymy, jak pójdą rozmowy z zawodnikami, którzy będą chcieli do nas dołączyć, też wzmocnienia. Myślę, że przy dobrych wiatrach będziemy w stanie o coś więcej powalczyć niż o utrzymanie.